Kilka dni temu Kościół wspominał świętego Łotra, jak to brzmi, święty Łotr. My znamy jego imię, Dyzmus. I to jest wspomnienie dowolne. Jak wiemy, są wspomnienia obowiązkowe i dowolne. I ja się tak zastanawiam, dlaczego to jest dowolne wspomnienie, skoro to jest pierwszy, można tak powiedzieć, kanonizowany, pierwszy święty, który razem z Panem wszedł tego dnia, dziś, kiedy umierali obaj, do raju. Dziś ze mną będziesz w raju, obiecuje mu Pan. Dlaczego to jest dowolne wspomnienie? Przecież to był pierwszy zawodnik, który tych wszystkich późniejszych świętych witał. No, you're very welcome. Ja tak sobie myślę, bo my, Kościół, my możemy mieć kłopot z tą skandaliczną prawdą, że Pan Bóg przyjmuje do swego królestwa skruszonego bandytę. Tekst grecki, mówiąc o tym wiszącym obok łotrze, używa słów złoczyniący, bandyta. Więc możemy się trochę z tym zmagać, prawda, że skandal miłosierdzia idzie tak daleko, że przebacza w ostatniej sekundzie życia komuś, kto coś źle czynił. I być może dlatego, mając z tym trochę kłopot, tak czcimy go w sposób dowolny, no bo może nie wypada w sposób obowiązkowy. A może właśnie na tym polega przepiękność Bożego miłosierdzia, że w ostatniej sekundzie tym, którzy do Niego się zwracają szczerze i mają serce skruszone, bo wiedzą, jak żyli i dlatego, że źle żyli, mają skruszone serce i mówią: wspomnij na mnie, Jezu, wołaczem, zostają przyjęci. Jest w tym nadzieja dla mnie, jest w tym nadzieja dla Piotra, który nas kręci, jest w tym nadzieja dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam czują, ach, jak to będzie pod koniec. Jeżeli mam poczucie wielkiego pragnienia miłosierdzia, jeżeli mam poczucie grzechu, który gdzieś tam się we mnie rozlał, to Ewangelia, która mówi, że Pan Bóg kocha złego, chce mi powiedzieć, że tam jeszcze bardziej obficiej chce się rozlać łaska. Żebym on to pamiętał, szczególnie wtedy, kiedy czuję, że łamane są kości, bo przyszło na mnie trudne doświadczenie, tak jak teraz na mnie. Amen.